Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej porannej kawie. Moim Państwa gościem w kawiarni hotelu Kold jest dzisiaj wicestarosta powiatu bocheńskiego pan Tomasz Sałka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który od wczoraj już nie jest powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, ale jak nakładał karę za mosty w ujeździe Królówce jeszcze był, nałożył karę w wysokości 50 tysięcy złotych. Za co naprawdę jest ta kara? Obie te kary zostały nałożone. Jeden na most w Królówce, drugi na most w ujeździe w wysokości po 25 tysięcy złotych za nieoddanie ich do użytku zgodnie z procedurą PIMBOS-ką. Czyli te kary zostały nałożone na powiatowy zarząd dróg, który był inwestorem tego zadania. Niemniej wynikały one z braku wpisu nadzoru autorskiego projektanta, który powinien nadzorować te mosty, do dziennika budowy. Czyli było braku tego wpisu, w związku z tym to był jeden powód, czy jeszcze były jakieś inne powody? To znaczy, inne powody były też z tym związane, ponieważ były drobne odstępstwa, na przykład na moście w ujeździe, o których był nadzór autorski informowany drogą telefoniczną, niemniej nadzór autorski nie wyraził na nie zgody w ten sposób, że w ogóle nie kontaktował się w tych sprawach, a wynikały one z błędu na projekcie. Oddając most, ponieważ został dokonany odbiór techniczny, który de facto podpisali się na tym inspektorzy nadzoru, którzy stwierdzili, że most nie zagraża bezpieczeństwu jego użytkowania. W związku z tym my, podpierając się instrukcją, tu mamy wyraźnie zapis jednoznaczny. Ja go przeczytam. Po ułożeniu masy asfaltowej istnieje możliwość przejazdu pojazdów samochodowych na nowo budowanym obiekcie. Myśmy w ten sposób, proszę Państwa, zabezpieczyli się, żeby uruchomić ten przejazd. I no to jest się też, mosty buduje, żeby po nim też ten aneks do planu jest podstawą naszego odwołania do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Od tej kary. Natomiast jeżeli rzeczywiście wojewódzki inspektor nadzoru by twierdził inaczej, to wtedy my wystąpimy na drogę sądową celem odzyskania tych pieniędzy zgodnie z zapisami prawa budowlanego, czyli względem kierownika budowy, inspektora nadzoru tej budowy oraz projektanta stanowiącego nadzór autorski, bo ten nadzór autorski, to jest bardzo ważne, miał zapisany w umowie.